Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, w dzisiejszej aktualizacji zaczynamy w lobby, ponieważ mamy pewne zmiany. Po pierwsze, dostałem skina, dostałem dokładnie styl do tego skina i mamy pewną zmianę, która jest w szafce. Możecie teraz wyczyścić sobie wszystkie nowe przedmioty. Mnie to zawsze, wiecie, no wiecie co mnie, sami sobie dokończycie. I teraz możecie zrobić tak i jest czyściutko, także widzowie, no jest to fajna zmiana i przechodzimy do gry. No ale zanim przejdziemy sobie właśnie do nowej mapy, ponieważ nowa mapa jest w grze, sprawdźmy ile łapek w górę udało wam się zdobyć pod ostatnim odcinkiem. No jest to dokładnie tyle łapek, zachęcam wszystkich do zostawienia łapy, do subskrypcji na kanale, żeby być na bieżąco. No i jeszcze dzisiaj sprawdźcie, czy macie kod Evera w sklepie. Słuchajcie, ja wchodzę na laboratorium bojowe, ponieważ mamy tutaj wszystko i jest tutaj taka ciekawostka związana z tym czymś, więc tam zaraz polecimy, ale pierwszy co, sprawdzimy sobie, czy mamy nową mapę skarbów. Jeśli w ogóle chodzi o samą mapę, no to nic więcej raczej się nie zmieniło. Podobno Gunnar ma nowe style, ale to jest też pytanie, czy on się zmienił jako boss, czy będziemy go mieli jako skina. Także to sobie wszystko sprawdzimy, ale pierwsze co, potrzebna nam jest mapa, więc postarajmy się ją jak najszybciej znaleźć. Mam nadzieję, że ją szybko znajdziemy. Pan Kaspol. Zapraszamy pana Kaspola do pomocy. Także mamy pana Kaspola, mam nadzieję, że tutaj do nas przyjdzie i wiecie, nam pomoże. No i nowa Kuno. Zobaczcie sobie, jak wygląda nowa Kuno. Biała Kuno. Bardzo fajnie to wygląda. Mi Kuno kojarzy się z osobami, które grają na padzie. Nie wiem dlaczego, ale chyba właśnie osoby, które grają na padach, grają tym skinem. Mam rację. Czy my nagrywamy to na streamie? Czaty, napiszcie, czy mam rację, czy nie mam racji, okej? Okay? Ja zaraz wam widzowie powiem tutaj, czy mam rację, ale no często jest tak, że właśnie jak widzę Kuno, to jest ktoś, kto gra na padzie. Ale widzowie piszą, że tak i nie. I tak, ale więcej chyba jest tak. No i co, nam nie pozostało nic innego, jak tylko znaleźć tą mapę i zobaczyć restaurację. Słuchajcie, jako że mamy Kaspola, to mam nadzieję, że Kaspol to znajdzie, a my teraz lecimy na bardzo tajemniczy budynek. I ten tajemniczy budynek jest związany z Ajo. Okazuje się, że Ajo wierci do nas jeszcze więcej wierteł, czyli te wiertła, które teraz mamy aktualnie na mapie, których jest bodajże 5, no to wygląda na to, że wiercą dalej i nie poprzestają na tym. Chociaż ja się tak trochę zastanawiam, to tu wywiercili taki wiecie, tak, no, w tej całej górze. Tu wywiercili kilka, no to po co więcej? No, już sam u nas, to już chyba nie powinni wiercić. Ale okazuje się, że teraz podczas meczu solo, czy tam duo, czy składów, to oczywiście na arenie tego nie ma, więc jeśli chcecie zobaczyć, o co chodzi, musicie grać casuale. Chodzi o to, że będą trzęsienia ziemi wywoływane poprzez właśnie wywierty. Także oni dalej będą wiercić do nas i będą trzęsienia ziemi podczas właśnie rozgrywki. I co ciekawe, mamy tutaj właśnie ten budynek, który aktualnie wygląda tak, ale coś pod nim jest, także nie wiem, rozwalimy go, zobaczymy jak to wygląda, a jeśli nic się nie stanie, wejdziemy na solo i zobaczymy jak to wygląda na solo. Dobra, lecimy już tutaj na tą restaurację i ta restauracja powinna być zawalona, z tego co na Twitterze jest napisane, tutaj pod tą restauracją. O? Dobra, czekajcie, o widzicie, tu jest jakiś błąd, rozwalmy to i zobaczmy czy coś tutaj będzie. Nie ma tutaj nic, ale jak sobie przybliżycie, to jest tu coś takiego, to jakby pod tym. O! O! I coś tu jeździ. Coś tu jeździ. Halo. Aha, dobra. Co jest, ty? Panowie. Oni tak wyglądali? Czy to są jacyś inni? I to są jakieś inne pomagiery chyba, nie? Czyli mamy te samochody, które były, czy... O co tu chodzi? Taki samochód już mieliśmy, ale tych pomagierów ja w ogóle nie widziałem. Trochę inni są, nie? W sensie, no inaczej wyglądają. Sprawdźmy jeszcze, czy coś tutaj jest. Ale wygląda na to, że nie. Wyjdziemy sobie jeszcze na mecz solo i zobaczymy, jak to wygląda. Co ciekawe, mamy jeszcze coś takiego. Nie wiem, czy to kiedykolwiek było w grze. Nie wiem, co to jest, tak szczerze. Mamy jakąś taką nową zakładkę. Celowanie żyroskopem. Tryb aktywny walka. Tryb aktywny budowa. Efekt drążka. No to jest chyba dla padów. Nie? Tak by to wyglądało. Przyspieszenie. Stabilizacja, czułość, pion, poziom. Nie wiem, o co tu chodzi. Napiszcie mi w komentarzu, widzowie, o co tu może chodzić. No, to jest na telefonach. Nie wiem, dlaczego to jest u nas. Chyba to jest jakiś błąd. Okej, a więc zróbmy tak, że co do tego, zaraz wejdziemy sobie w zwykły mecz i zobaczymy, jak to działa. Zagramy tutaj całą grę i zobaczymy, czy to w końcu się podwali. A teraz wejdziemy sobie na świat kreatywny i zobaczymy, czy tam to nie jest dodane. Jesteśmy teraz na świecie kreatywnym i sprawdzimy sobie, czy tu mamy coś dodane. Wcześniej już sprawdzałem, jeśli chodzi o propy i iglicy, tego jeszcze nie ma dostępne. Okazuje się, że mamy coś takiego. Czekajcie, to jest z ratowania świata, z tego co wiem. Wystawmy sobie to i mamy takie propy. O, można jaskinię jakąś fajną zbudować w sumie. Tu jakieś takie rzeczy. O, mega fajnie to wygląda. Jakieś grzyby, nie grzyby. Deski, nie deski. To związane chyba z tą mapą, która jest teraz. Jakiś metal, to jest jako jedno całe, jedno. Dechy, grzyby. To jest mega fajne. Powiększmy sobie to. To jest super w sumie. To jest super. Można coś fajnego z tym wybudować. O, tak samo to.
Kozak z jaskinią, nie? Że tak to wygląda. Mega fajne. No ale zobaczmy właśnie na te urządzenia. Na pewno mamy nowe urządzenie. Jest to coś związane z ogniem, że będzie można właśnie taki element ognia wprowadzić. Czekajcie, sprawdźmy. Użyj ustawień, widoczność, głębokość, szerokość. Czyli normalnie tutaj możemy mieć taką ogniową strefę. W sensie jak odpalimy mecz, to tu prawdopodobnie będzie jakby strefa takiego ognia. Jeśli chodzi o bronię, te łuki były, to było. Wszystko tutaj stąd było. No nie mamy nic nowego. Jednorazowe. O, to jest spoko. Czyli to jest dodane jako zasób. Tak samo te grzyby. Tego się nie je. Tylko to są zasoby. Prolitowa ruda i tęczowy kryształ, wyposaż. Wyrzućmy sobie to, zobaczmy. No ładne. Także na świecie kreatywnym tak naprawdę nie ma nic związanego z grą. Myślałem, że może tu będzie mapa czy coś takiego, ale nie ma. No w sklepie mamy walentynkowy strój Kyry. W sumie dodatkowy jakiś styl tutaj jest. Tak wygląda, ale to już chyba było wcześniej wprowadzone. I tyle. Aha, dobra, ej. Dobra, rozumiem chyba, o co chodzi, widzowie. Ogółem mamy tak, mamy tutaj podobno, z tego co widzę tutaj na Twitterze jest napisane. Chociaż nie, no to nie jest możliwe. To wyglądało w ten sam sposób, no nie? No mi się wydaje, że to wyglądało trochę inaczej w środku. Mi się wydaje, że to jest w ogóle totalnie jakiś inny dom. Tutaj mamy mieć dziurę. Okazuje się, że mamy tutaj strefy i poczekamy, czy coś się tu wydarzy. Bo mają właśnie być te drille i trzęsienia ziemi podczas rozgrywki. Tylko nie wiadomo, czy to już jest odpalone. Spalmy ten dom. Albo to dopiero się wydarzy, no. Być może nie wszystko, no nie wiadomo w ogóle, czy coś jest w tej aktualizacji. No nie wiem, czy jest sens w ogóle tutaj czekać. Być może to jeszcze nie jest teraz wprowadzone, ale no, ma być tu dziura i nawet tą dziurę chyba lekko widać pod tym domem. To ma się ogółem całe zawalić, ale kiedy się to stanie, tego nie wie nikt. Kolejna rzecz, jaka jest nowa, albo też nowo gorsza bym nazwał, to jest zmiana sejfu. Wejdziemy sobie do sejfu i zobaczycie, co się zmieniło. Co się stało w sejfie? Ogółem okazuje się, że mamy dużo mniej skrzyń i ja bym to nazwał, że zostaliśmy okradzeni, widzowie, bo to był najlepszy sejf do tej pory w grze, a okazuje się, że już no nie ma tam ani tak dużo zrzutów, ani tak dużo skrzynek, ani tak dużo golda. Także no moim zdaniem zmiany na dużo gorzej niż było. Jeśli chodzi o te style, to prawdopodobnie on będzie jako skin. Myślałem, że tutaj go może... Ała! Myślałem, że może go tutaj jakoś zmienili jeszcze. No i tak powinno być. Zabieramy kartę, otwieramy safe. I co się zmieniło w sejfie? Ogółem są dwa zrzuty zamiast czterech. Jest tak samo mniej golda, ale no tego się zaraz przekonamy. Słabo. Słabo to wszystko wygląda. Bardzo słabo. No mi się ten sejf mega podobał. A jestem ciekaw, czy jeszcze można... Aha, nie da się chyba już tego zbugować, bo tutaj była ściana wcześniej. Chociaż chyba to naprawili? Już sam nie wiem, bo tu wiem już, że gdzieś... A nie, to chyba było tutaj, że da się gdzieś głowę tu wystawić, ale tego się chyba już nie da zniszczyć. Zaraz to sprawdzimy. Zobaczcie, co się tutaj stało. Mamy dwa zrzuty zamiast czterech. Tylko dwa zrzuty. Okazuje się, że z każdego zrzutu teraz leci launchpadzik. I mamy zamiast czterech sejfów ze złotem, mamy tylko dwa sejfy ze złotem. Co jest znowu moim zdaniem dużo gorzej. No bo tu było fajnie, tu było warto przyjść. Mamy chyba też mniej amunicji, albo się po prostu pojemniki nie porespiły. Nowość, jaką tutaj mamy, to są beczki. Sześć beczek dostaliśmy zamiast dwóch zrzutów i dwóch sejfów. I mamy dwie takie skrzynki do tego. No te skrzynki to... Tak szczerze to by mogli sobie darować. Tu oczywiście mamy te cztery. Wiadomo, ten save jest nadal za mocny. Ale dobrze, no jest przynajmniej o co walczyć. No trochę nas okradli z tego złota i trochę nas okradli z tych zrzutów. Zobaczmy, czy działa jeszcze tutaj ten błąd. Czy naprawili ten błąd. Tu jak się dało metalową ścianę. O, nie da się już tu metalowej ściany dać. No i sprawdźmy tu. Trzeba ją teraz rozwalić. Także rozwalmy sobie tą ścianę, no i zobaczymy, czy widać przez podłogę, bo wiem, że to wcześniej tak było. No i jestem ciekaw, czy... Aha, tu się nie da, ale zobaczcie, tego się już nie da rozwalić, ani nie da się dać ściany. Okej, okay, a więc jeśli chodzi o mapę, prawdopodobnie ona dopiero zostanie dodana. Na pewno lecą teraz launchpady z każdej, ale jeśli chodzi o świat kompetytywny. W sensie na kompetytywie leci z każdego dropa launchpadzik, save jest gorszy, na mapie się nic nie zmieniło. Co to jest za update w ogóle, no? To nie jest aktualizacja, prosimy o aktualizację. Okej, okay, jednak widzowie, coś się zmieniło. Jak wejdziemy sobie tutaj w zadania, wejdziemy sobie na mapę, to okazuje się, że tutaj dziura jest, ale w grze jej nie ma. Także jeśli chodzi o dzisiejszą aktualizację, no to jest to po prostu jedna wielka dziura, której nie ma nic i której w sumie nie ma. Więc no, kiepsko.